Ponownie to Kawasaki Vulcan 1500, tym razem na wymianę rozrządu. Co ciekawe, od ostatniego filmu minęło ponad miesiąc pewnie, nie wiem, nawet nie zmienił swojej pozycji, sprzęt cały czas jest u mnie, bo tak właściwie wyjechał za granicę i tak żeśmy się właśnie dogadywali, czy będziemy robić ten rozrząd, czy nie, i jednak robimy uszczelki, sprężynki, napinacza, uszczelniacze zaworowe do Yamahy, 5 sztuk, tak. Obydwa łańcuchy rozrządu, uszczelki pod pokrywy, kolejna uszczelka i gdzieś mam w aucie w bagażniku uszczelki pod napinacza rozrządu. Porozkręcam sobie tutaj tak troszkę tego więcej tych zdobień i wtedy będę pokazywał, bo coś tam poleciało, bo tak na razie to nic ciekawego nie będzie poza ściągnięciem baku, siedzenia i wydechów, także zaraz się włączę, jak będę miał trochę więcej rozkręcone. Co tam rozrząd wymienić, nie? Już łańcuszek nowy wisi. Stary. Tutaj. Silnik jest popuszczony. O, widać, poruszałem nim. Widać na znak ustawiony. Tutaj się zgrywa. Patrzcie, znak naciśniemy. O. R. Kreseczka się zgrywa. Z drugiej strony i R, czyli tył u góry. I tak samo z tamtej strony ustawiony jest R na magneto. Także to by było z tej strony gotowe. Poskręcam sobie to do kupy. Tutaj składamy na masie. Uszczelka jest tylko na tę pokrywę. To sobie już tak wstępnie poczyściłem. Nie nagrywam tego całego, bo... No bo nie jest lekko to wymienić. Powiem szczerze, takie to jest... skomplikowane. Troszkę się trzeba osiłować. Dzisiaj myślę tylko ten tył skręcę. Tutaj sobie całą to sprzęgło. O właśnie, jak wygląda sprzęgło. To jest kot sprzęgłowy. Dla porównania to jest ręka. Bo widać, że ręka, przecież nie noga. Także to nie jest kosz, tylko wiadro sprzęgłowe. Na 1500 pojemność, nie ma co dziwić. Docisk na sprężynie takiej stożkowej. Sprężyna, jak ona się nazywa? Talerzowa. Także tak to jest fajnie zrobione. No i wiadomo, wszystkie klucze pierdowe, wszystko leży na dole. Bo pod ręką, jeszcze raz to sobie można zasymulować. Napinacz, wkładamy palec. To powinni wszyscy umieć, ci starsi. No, jest idealnie, zgrywa się wszystko, widać kreski. O, jak tak do obudowy popatrzymy. I kreska R, czyli tył do góry. Dobra, składam to wszystko i niech to schnie tutaj, co na masie złożone będzie. Kolejny dzionek, tym razem przedni cylinder, jest dużo więcej miejsca. To tak na plus, na razie sobie tylko ustawiłem. A kurwa. Ustawiłem na znaki. Trzeba podwadzić jakimś kurwa gwoździem, żeby sprawdzić, czy poprawnie było ustawione wszystko. Jest na F, czyli front, przedni cylinder. No patrzcie, co za flanca. Człowiek się chce pochwalić szybko, że się udało ściągnąć, to nie pójdzie. Jest ustawione dobrze, literka F do góry i tutaj mamy... A, to tego już chyba nie wyłapię, ale widać, kreseczka za budową się zgrywa i tak samo. Z tej strony, jak tak popatrzymy, i tutaj jest magneto. Ściągnę już je, bo i tak muszę ściągnąć. Także na razie nic nie będzie widać, jedynie słychać. O, dobra. To niech sobie leży tutaj na drewienku. Magneto mam na F ustawione, czyli front, przedni cylinder. I teraz ściągnę koło. Jak kojarzę, ono jest chyba na wieloklinie, także tutaj myślę, że się bez ściągacza obejdzie. Zobaczymy. Napinacz zluzuje. I spróbujemy się dostać do tego łańcucha. Tutaj muszę tą masę wyczyścić. Tylny cylinderek, proszę, ładnie złożony. Już wszystko jest na swoim miejscu. Także został przód i uszczelkę tutaj jeszcze mam niezałożoną. Tą tutaj dużą na sprzęgło. Tu wiadomo, wszystko leży, no bo tak to musi wyglądać. Uszczelka do niego mam. Gdzieś mam. Tu mam starą. Tak się prezentuje. A nową przynosiłem. A jest. Na myjce. O, tak się prezenci. Nówka uszczelka. Original. Z kawał sraki. No, także o, tak to wygląda z tej strony. Tu mamy odprężnik. I wałeczek się kręci. Odprężnik jest ściągany, także do wyczyszczenia można sobie wszystko pościągać. Cały ten silikon muszę wszystko wymyć, ładnie wyczyścić. I na nowej masie złożyć.
A pokrywa zaworowa wygląda ona tak. Tutaj idzie z góry uszczelka, a tutaj mamy, jak widać, już na masie. I to jest hydraulika, także jeśli nie bije, nie klepie jakoś mega mocno, to nie ruszamy. To sobie położę na stole. Kawa jak zawsze, przecież bez kawy to roboty majster nie ruszy. No, także, znowu to także. To taki przerywnik. Ściągnę sobie tamto magneto, jedną świecę wykręciłem, bo tu mamy dwie, jedna z prawej, druga z lewej. Tak, żeby było lżej zakręcić silnikiem, tymi tłukami wielkimi. Dobrze, że go nie trzeba było wyciągnąć. Tutaj przedni cylinder jest mnóstwo miejsca, to możecie zobaczyć nawet praktycznie do śruby, do ramy, ręka tak dama. Tutaj z tyłu, no tak średnio. Tutaj nawet to ładnie wyszło, także to myślę pójdzie sprawniej. Później tylko poczyszczę, poprzykręcam sobie tutaj tą pokrywę, bo tutaj dwóch śrub na dole bez ściągnięcia tej ramy pomocniczej bocznej nie ma szans wykręcić ani później zakręcić. Także najpierw go sobie poskręcam, później podnośnikiem do góry podniosę, żeby go połapać i żeby na śruby przykręcić tak, jak powinno być. Dzisiaj go pewnie palił nie będę, bo tak jak mówię tutaj, no to z drugiej strony. Tak jak pokazywałem, tutaj lekko na masie dajemy i tutaj całą tą pokrywę, także nie będę palił, żeby sobie później gratisowej roboty niepotrzebnie nie dodać, bo to nic takiego bardzo radosnego nie jest. Drugi raz to rozkręcać. Dobra, tak jak już mówiłem, rozrządów nie nagrywam, takich bardziej skomplikowanych, bo to jest kurwa roboty. To raz, a dwa, wszystko nie idzie tak pięknie, czasem coś trzeba podwadzić, czasem coś trzeba puknąć, stuknąć, bo to tak siedzi, to nie cross. Że magnetę ściągniemy, pokrywa z góry, łańcuch na dół i skręcone na znaki i gra. Tutaj troszkę więcej pierdzielenia jest i to nie wszystko chce tak idealnie współpracować, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Dobra, kamerę wyłączam, podeszłem do ładowania, włączam jakieś radyjko i działam z tematem. Tak może, dlaczego to radio? Tak mówię o tym często, że tam sobie coś będę robił, radio włączę. Dlatego. Muzyka w nim płynie, a życie uchyli tajemnicy rąbek. Co niektórzy powinni wiedzieć, co to jest. Tutaj sobie już tą pokrywę wyczyściłem. Widać ładnie wyczyszczone wszystko. Przed montażem się to tuści. Tutaj filterki obydwa leżą sobie. I tutaj też mam wszystko wyczyszczone, papierkiem zmatowione do żywego amelinium. Stara masa usunięta, z tej strony również. Wszystko ładnie widać. Tu mam wymyte, pod uszczelkę wyczyszczone, żeby mi ładnie uszczelka siadła. Tak jak mówiłem, magneto jest na wieloklinie. Nie pomylimy się, bo mamy jeden pasek szerszy niż wszystkie. W innym miejscu po prostu nam nie wejdzie. I co? I składam dalej. Przerzucę sobie łańcuch. Teraz sobie może posmaruję. Nie będę smarował, bo to będzie schło, zanim łańcuch przerzucę. Przerzucę sobie łańcuch, ustawię na znak. I co, posmaruję, później skręcę tą pokrywę. Tutaj leży wałeczek i magneto. Magneto i śruby sobie tutaj wrzuciłem. Magneto takie jest, waży chyba z 10 kg. Nie dziwne, wielki silnik to i magneto niemałe. Moment obrotowy spory, także ciężkie koło zamachowe coś tam pomaga w tym temacie. Dobra, nie przeciągając, odpalam dalej radio i działam. Aktualizacja, vloga, vlogi, vloger ze mnie jest. Dobra, łańcuszek mam wymieniony, tutaj może zasymulujemy napinacz ustawiony. O, i mamy F i kreseczkę, tutaj też i F, czyli front u góry. Czyli założę sobie teraz tutaj tą pokrywę wałka. Skręcę śrubami, tutaj wiadomo, tak jak mówiłem, na masie, także to poskręcam wszystko, żeby to wyglądało po ludzku. Niech sobie ta masa tam schnie i w tym czasie poskręcam resztę, bo trochę tego tutaj zostało. Tutaj jeszcze muszę pod tą uszczelkę wyczyścić, pod stare ślady starej uszczelki skręcić i lekko silnik do góry dźwignąć i poskręcać śrubami. Także jeszcze troszkę jeszcze pracy zostało, no, ale czas nie stoi, także znowu to także, więc ruszam do roboty, nie ma co czasu tracić. Tak, jeszcze dogram po drodze
Tutaj ważne są te sprężynki, dwie pod spodem są takie siteczka, a takie jakby filtarki z takich miedzianych kuleczek, tak jak niektóre takie tańsze filtarki paliwa przelotowe. Uszczeleczka jak widać nowa, tutaj pokrywa, którą właśnie tą powierzchnią uszczelkę dociska. Łańcuszek założony, pokrywa założona. Uszczelka nowa się tam świeci, sprężynki pozakładane w nowych napinaczach. Wszystko skręcone, wytarte, masa, która wyszła, wyszła. Dobrze mówię, wyszła. Dzisiaj tego odpalał pewnie nie będę, poskładam tylko do kupy. Niech to sobie wyschnie przez noc. No i jutro go trącę pewnie. Tą uszczelkę jeszcze muszę założyć, wyczyścić sobie te powierzchnie. I zostanie go zamocować na swoim miejscu. Ten przedni cylinder jest w miarę dobrze, miejsca mnóstwo. No ten tył to tak troszkę jest średnio. Dobrze, że go wyciągać nie trzeba było, bo bym mu chyba sam nie poradził. Trochę pracy jest, ale do zrobienia. Samemu jak najbardziej. Dobra, kręcę dalej, bo nie ma czasu. Trzeba zapierdalać. Dobra, można powiedzieć, że poskręcałem. Olej zalany, płyn zalany, bak założyłem. Stacyjkę, silnik jest zimny, niepalony, nie paliłem go. Benzynę coś tam. Tak, prądy się jakieś włączają, to już jest dobrze. No co, próbujemy, dobiję mu kilka razy, żeby ta tam pompka przepchała wszystko. Dam mu ssanie, zobaczymy z tym ssaniem ruszy. No i próba po tych moich rozrządach. Jeszcze raz sprzęgło wcisnąć. No i próbujemy. Już na zewnątrz maszyna po tych wymianach rozrządu. Nic się bardzo z wyglądu nie zmieniło, a nawet nie bardzo, a w ogóle. Może tylko odpalę na chwilę, żeby pokazać, że działa.